Narodzony Jezusek, maluśki jak łokrusek, lezy w zupku małym, rządzi światem całym, królem naszych serdusek. W tym roku chciałem się podzielić tekstem bardzo ciekawym. To jest irlandzka legenda, rodzaj apokryfu współczesnego. A więc taki tekst, który przypomina Ewangelię albo nawiązuje do Ewangelii. Oto ten tekst. Maryja opowiada mężowi swój sen. Miałam sen, Józefie. Nie rozumiem go do końca, ale wiem, że był o urodzinach naszego syna. Ludzie przygotowywali się do nich 4 tygodnie. Dekorowali domy i kupowali nowe rzeczy. Przygotowali 10 prezentów, ale co dziwne, prezenty nie były dla naszego syna. Owijali je w kolorowy papier, przewiązywali złotymi wstążkami i składali pod drzewkiem ozdobionym światłami. Wszystko wyglądało tak cudownie. Wszyscy się uśmiechali i byli szczęśliwi. Byli tak podekscytowani prezentami. Wręczali je sobie nawzajem. Ale wiesz, Józefie, nic nie poradowali naszemu synowi. Nie pomyśleli o nim. Nawet nie wspomnieli jego imienia. Czy nie wydaje ci się dziwne obchodzić czyjeś urodziny i zupełnie nie zwracać na niego uwagi? Wszyscy byli radośni, a mnie chciało się płakać. Jezus też był smutny. Całe szczęście, że to był tylko sen. Byłoby straszne, gdyby to była prawda. Ten tekst kończy się wezwaniem: przywróćmy Chrystusa w Boże Narodzenie. W tym wspaniałym gronie, w tym najlepszym zespołem, składam życzenia tym wszystkim, którzy tworzą naszą diecezję. Przede wszystkim, żeby to sam Chrystus był z nami, kiedy świętujemy. Żeby w naszym sercu był Jego pokój, żeby była radość, miłość i gotowość przebaczenia każdemu, komu winniśmy przebaczenie. Bo tak świętujemy Boże Narodzenie. Szczęść Boże! Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia! Chyba nie trzeba powtarzać.